Paweł Chmielewski, PCH24TV. Szczęść Boże! Witam, Szanowni Państwo, w programie Wimie Zasad, który dedykowany jest Instytutowi Ordo Juris. A dzisiaj moim gościem pan Mecenas Łukasz Bernasiński. Kłaniam się. Szczęść Boże! Dobre. szczęść Boże panu redaktorowi, i wszystkim widzę. Porozmawiamy dzisiaj o próbach ograniczenia możliwości. Poruszania się własnym samochodem w Polsce. Idzie na początek Kraków, bo taka jest właśnie idea w Krakowie. Takie są już przyjęte, zaplanowane rozwiązania, żeby Polacy, duża część Polaków, nie mogła własnymi samochodami poruszać się swobodnie po całym mieście, ale Kraków to dopiero początek. Później także inne polskie miasta mają też w ten sposób być na nowo organizowane w imię, pewnie pozbawienia naszej własnej własności. Oczywiście wszystko pod płaszczykiem troski o środowisko i o tym dzisiaj będziemy rozmawiać, bo według Instytutu, tu ordo Iuris, te krakowskie, przynajmniej rozwiązania nie są nawet zgodne z konstytucją. Zobaczymy więc, jak się ta sprawa będzie toczyć. Zanim przejdziemy do tego samochodowego tematu i własnościowego w istocie, zachęcam wszystkich do tego, żeby wspierali portal PCH24. Mogą Państwo to robić wspierając produkcję filmu Umrzesz i co dalej? Z udziałem księdza profesora Edwarda Stańka. Nasza najnowsza produkcja, która ma przypomnieć tę fundamentalną prawdę. Jak mówią tylko podatki i śmierć są pewne, no i śmierć jest naprawdę pewna. Niestety Nasza dzisiejsza kultura rzadko chce o tym pamiętać. My chcemy o tym przypomnieć. Właśnie w tym filmie mogą Państwo wesprzeć jego powstanie. Wszystkie informacje na banerze na Państwa ekranach i pod tym nagraniem. Panie mecenasie, przejdźmy w takim razie do samochodów i do Krakowa. Gdyby zechciał Pan powiedzieć, jaka jest w ogóle ta sytuacja krakowska, co chcą władze miasta konkretnie zrobić, w jaki sposób ograniczyć mieszkańcom Krakowa i nie tylko nim przecież możliwość poruszania się własnymi samochodami, na jakim etapie są te prace, kogo dotkną? Rada Miasta Krakowa 23 listopada 2022 roku podjęła uchwałę, zgodnie z którą wprowadzono tak zwaną strefę czystego transportu na terenie miasta Krakowa. Oznacza to, że na wszystkich drogach zarządzanych przez miasto będzie obowiązywało ograniczenie wjazdu określonych pojazdów. Ta strefa została zarysowana właśnie na terenie miasta Krakowa, zatem od rogatki do rogatki na wszystkich tych drogach zarządzanych przez miasto. Pierwsze ograniczenia weszłyby w życie 1 lipca 2024 roku, a następnie w kolejnych etapach byłyby zaostrzane, także z każdym kolejnym zaostrzeniem, z każdym kolejnym etapem. Coraz mniej samochodów y, mogłoby się poruszać na terenie miasta. Y, ograniczenia te dotyczą y, norm emisji spalin, y, a zatem już na tym pierwszym etapie one są bardzo liberalne, ale i tak mogłyby dotknąć aż 20% pojazdów, które poruszają się obecnie po terenie miasta. W kolejnych etapach te normy emisji byłyby coraz bardziej wyśrubowane, a zatem konieczne byłoby posiadanie coraz bardziej nowoczesnego, a zatem i coraz droższego samochodu, aby móc wjechać na teren miasta. Ja Zdanie... w słowo, tylko to nie chodzi tylko o mieszkańców Krakowa, ale też o wszystkich, którzy do Krakowa przyjeżdżają. I też uwaga, bo to chyba istotne tych, którzy przez Kraków przejeżdżają, bo jak wiemy akurat nie jest to miasto obdarzone szczególnie doskonałymi obwodnicami, niejednokrotnie trzeba przez Kraków przejechać i co, nie mając właściwego samochodu nie będzie można? Dokładnie tak ma to funkcjonować. Chodzi po prostu o to, że na drogach zarządzanych przez miasto na terenie miasta Krakowa takie pojazdy nie mogą się poruszać. Nie ma tutaj żadnego ograniczenia do mieszkańców Krakowa, do osób zamieszkujących jakieś gminy ościenne. Po prostu samochód, niezależnie od tego, czy jest to obywatel polski, czy jest to ktoś z zagranicy, czy ktoś z Rzeszowa, ze Szczecina, po prostu nie będzie mógł wjechać na teren miasta. A dlaczego w ogóle władze miasta przyjęły tego rodzaju rozwiązania? To jest jakaś idea własna i chęć wybicia się na pioniera ekologizmu, czy też realizacja jakichś unijnych, może, postulatów? Możliwość ustanawiania stref czystego transportu została wprowadzona w ustawie o elektromobilności, a zatem tam jest podstawa prawna i podstawa do legalności takich działań. Natomiast wiemy, że w kamieniach milowych w KPO. Została też zawarta taka dyrektywa, aby wszystkie miasta w Polsce, które mają więcej niż 100 tysięcy mieszkańców, ustanowiły taką strefę. Ona nie musi obejmować całego miasta, tak jak w przypadku Krakowa. Może to być centrum miasta, natomiast wszystkie te duże polskie miasta, chociaż 100 tysięcy, to można też chyba powiedzieć, że średnie miasta będą musiały. Taką strefę czystego transportu ustanowić. Oczywiście, pierwszą motywacją, taką najbardziej oczywistą jest kwestia ochrony środowiska i poprawy jakości powietrza. Natomiast pytanie, czy tylko o to chodzi, i pytanie, czy faktycznie takie strefy czystego transportu przyniosą oczekiwane skutki, szczególnie w proporcji do ciężarów, które nakładają na obywateli. A czy w wypadku Krakowa są podawane przez władze miejskie jakieś konkretne uzasadnienia dla konieczności objęcia całego miasta tą strefą, bo mówi Pan o możliwości jakiegoś ograniczonego, ograniczonego terytorium, prawda, które byłoby tym objęte. Rozumiem, że mogła to być też krakowska starówka. Dlaczego magistrat krakowski czy Rada Miasta mówi o całym mieście? W uchwale nie znajdziemy takiego uzasadnienia, natomiast wiadomo, że chodzi zapewne o maksymalizację efektu, spodziewanego efektu poprawy jakości powietrza na terenie miasta. Czyli teoretycznie cele są szlachetne, no ale właśnie przejdźmy do próby takiego merytorycznego uzasadnienia samej idei wprowadzenia takich czy w tych kamieniach milowych, albo w tym, co teraz robi Kraków, są podane jakieś konkretne wyliczenia, jak tego rodzaju ograniczenia mogłyby wpłynąć na poprawę jakości powietrza, właśnie. Niestety takich wyliczeń nie znaleźliśmy, nie doszukaliśmy się ich, i stąd płynie pierwsza wątpliwość. Wiemy, że w Krakowie był prowadzony dosyć rozległy program wymiany piecyków, miało to poprawić jakość powietrza. Była to szeroko zakrojona akcja, która nie przyniosła oczekiwanych rezultatów, a przynajmniej nie w takiej skali, jakie były oczekiwane. I teraz po raz kolejny nakłada się bardzo dolegliwe rozwiązanie w postaci ograniczenia prawa własności, ograniczenia prawa przemieszczania się, korzystania z, ze środka transportu, który przy prowadzeniu działalności gospodarczej może być niezbędny, ale także i w życiu prywatnym stał się już nie tyle dobrem luksusowym, co bardzo często dobrem niemalże pierwszej potrzeby, chociażby w zakresie dojazdu do pracy gdzieś z gmin ościennych. Czy organizacji życia, organizacji dowożenia dzieci do szkoły, zdążenia do pracy, z połączenia tego z jakimiś zakupami. Wszystkie te osoby, które korzystają z samochodu na co dzień, być może będą zmuszane do tego, aby coraz bardziej albo ograniczać swoją mobilność albo kupować coraz droższe coraz bardziej zaawansowane technicznie samochody, a docelowo najlepiej by było gdyby to były samochody nieemitujące żadnych szkodliwych związków, najlepiej y, samochody elektryczne, y, które jak wiemy też są y, przynajmniej obecnie dużo droższe od y, samochodów spalinowych. Także pierwsza duża wątpliwość dotyczy tego, czy ograniczenia praw konstytucyjnych zostały nałożone zgodnie z samą konstytucją, z artykułem 31 ust. 3. Przesłanką jest ochrona środowiska, a zatem tutaj ten warunek byłby spełniony. Natomiast najwięcej wątpliwości budzi właśnie ta proporcjonalność. To czy zamierzone efekty będą daleko większe od dolegliwości tych ograniczeń, i czy to w ogóle zostało policzone, czy da się to sprawdzić przed nałożeniem samych ograniczeń, czy dopiero rozpoznaniem w boju dowiemy się, czy to rozwiązanie w ogóle zadziała, i czy jakość powietrza będzie lepsza. Rozumiem, że tych wątpliwości względem zasadności i konstytucyjności rozwiązań krakowskich jest więcej, prawda? Bo Instytutor do Jurys pisał też w swojej analizie tych krakowskich rozwiązań o kwestii dyskryminacji osób uboższych, które po prostu nie stać na wymianę samochodu na nowszy. Tak, no właśnie, z jednej strony jest to dyskryminacja majątkowa. Osoby uboższe już na tym pierwszym etapie. Jeżeli 20% aut nie będzie mogło się poruszać ze względu na niespełnianie norm, no to będą musieli ich właściciele, jeżeli chcą utrzymać dotychczasowy sposób życia, styl życia, wymienić je na auta nowsze. Na kolejnych etapach będą to auta coraz droższe, coraz bardziej zaawansowane technicznie i obejmujące zarazem kolejne osoby, kolejnych właścicieli, którzy będą musieli dostosować się do tych norm, jeżeli chcą autem po terenie miasta się poruszać. Natomiast docelowo można założyć, że będzie to ograniczenie własności, ograniczenie dysponowania swoim samochodem coraz bardziej zaostrzane, aż wreszcie bunt społeczny doprowadzi do tego, że ktoś powie, że trzeba będzie to poluzować, ale w jaki sposób? Pewnie w sposób podobny do stref płatnego parkowania. Będziesz mógł wjechać na teren miasta samochodem, który nie spełnia norm, jeżeli odpowiednio za to zapłacisz. Oczywiście zapewne na jakiś fundusz ochrony środowiska. A zatem po raz kolejny tylko te osoby bardziej zamożne będą mogły korzystać ze swoich samochodów. Podczas gdy osoby uboższe będą zmuszone do tego, by przesiąść się do komunikacji zbiorowej czy wymieniać te auta na nowsze, biorąc jakieś kredyty i spłacając je przez wiele lat. Z czasem istnieje pewna obawa w różnych środowiskach, że nawet to poluzowanie ze względu na ochronę środowiska może nie zostać bardzo długo utrzymane i po prostu zostanie narzucone rozwiązanie w postaci samochodów elektrycznych dla wszystkich. Wiemy już, że po 2035 roku będzie problem z rejestracją aut spalinowych, więc być może to jest taka data docelowa, kiedy będzie można poruszać się tylko samochodem elektrycznym, niezależnie od, od tego, jak bardzo te restrykcje będą albo zaostrzane, albo chwilowo poluzowane. O ten wątek zaraz jeszcze zapytam, ale chciałbym się jeszcze krótko zatrzymać przy wątku dyskryminacji, bo ktoś mógłby powiedzieć: No, ale idealna równość nie jest możliwa, tego próbowano już w historii. Bogaci, jak wiadomo, mają różne ułatwienia. Czy w tym wypadku ten argument także w świetle polskiej konstytucji nie działa? Czy to nie jest zasadne na gruncie pewnych norm społecznych, żeby bogatszym było po prostu łatwiej w Krakowie czy gdziekolwiek indziej? No nie, wydaje się jednak, że prawo własności czy prawo przemieszczania się, swobodnego przemieszczania się, to są prawa przynależne człowiekowi, prawa naturalne, które oczywiście mogą być ograniczone. Każde prawo może być ograniczone i każde gdzieś ma swoją granicę granicę rozsądku, za którą wolność staje się swawolą i, i z wolności zaczynamy korzystać w niewłaściwy sposób, szkodzący sobie czy społeczeństwu. Natomiast, nawet jeżeli poszukujemy tej granicy i chcemy nakładać jakieś ograniczenia, to sama konstytucja zawiera także mechanizmy, które chronią przed bezprawiem. W tym wypadku właśnie mówimy o tym artykule 31 ust. 3, który wprowadza szereg przesłanek, które muszą być spełnione, aby ograniczenie wolności i praw człowieka było legalne. No, i tutaj jest. Po... Poważna obawa, czy, czy właśnie czy, czy ograniczenia wprowadzone w Krakowie te przesłanki spełniają. Czyli, jak rozumiem, nie jest to kwestia lepszej lub gorszej restauracji, to znaczy z nią porównywalna, tylko kwestia realizacji prawa naturalnego, po prostu i tych podstawowych potrzeb ludzkich. I tutaj, jeżeli ograniczamy właśnie możliwość ich realizacji, to możemy mówić o dyskryminacji po prostu. Tak, szczególnie, że właśnie ten rodzaj ograniczeń będzie do takiej dyskryminacji, czyli rozróżnienia stanu, statusu faktycznego czy prawnego prowadził. Ponieważ znaczy nie są to ograniczenia nakładane na wszystkich, ale. Tylko będą bardziej dolegliwe dla tych, którzy są ubożsi, którzy nie mogą sobie pozwolić na dostosowanie się, do, za, na zakup samochodu bardziej zaawansowanego technicznie, po to, aby swój sposób życia, swój sposób korzystania z przyrodzonych praw nadal realizować. Sprawa zatem jasna, ale mówił pan Mecenas o samochodach elektrycznych. I tutaj pojawia się pytanie, czy to, co się dzieje dzisiaj w Krakowie, a co ma się dziać później także w innych polskich miastach, nie tylko polskich, nie jest Próbą po prostu zrobienia, co tu dużo mówić, grubej kasy przez pewne koncerny, które dążą do tego właśnie, żeby produkować samochody elektryczne. Wiadomo, że lobbying w Unii Europejskiej ma się dobrze. Czy widać jakieś przesłanki wskazujące na słuszność takiej teorii spiskowej? Myślę, że trzeba przede wszystkim pytać osób, które prowadzą badania właśnie nad poprawą jakości powietrza, ochrony środowiska. I nad tym, czy rzeczywiście auta elektryczne w mniejszym stopniu przyczyniają się do zanieczyszczenia środowiska, biorąc pod uwagę cały proces ich produkcji, zarówno produkcji, czyli przygotowania takiego auta, jego stworzenia, później jego funkcjonowania, następnie utylizacji tego, co po nim pozostaje. Myślę, że to już pytanie nie do prawnika, tylko do osób, które w profesjonalny sposób mogą to wyliczyć. Natomiast z tego, co się orientujemy, to są istotne wątpliwości, czy faktycznie, biorąc pod uwagę nie tylko czas samego funkcjonowania tego samochodu, czyli jeżdżenia nim, ale także ten etap wstępny jego przygotowania, stworzenia, jak i później utylizacji, czy faktycznie samochody elektryczne mają tę przewagę? Lepszej ochrony środowiska nad samochodami spalinowymi, nawet starszego typu Słuchając też o próbach ograniczenia możliwości korzystania z własności, od razu przypomina nam się projekt Klausa Schwaba, ten, który w pewnym sloganie jest dobrze znany. Nie będziesz miał niczego i będziesz nieszczęśliwy. Czy widać, aby gdzieś w Unii Europejskiej przy całej tej dyskusji wokół ograniczania możliwości korzystania z samochodu takie właśnie idee tego pozbawienia na nas prywatnej własności były obecne? No, generalnie w Unii Europejskiej tendencje do ograniczenia różnych praw w imię jakichś idei, które są często lewicujące czy wprost lewicowe, jest obecna. Jest to pewna koncepcja, która od dawna jest w Unii Europejskiej realizowana, pewnego świata. Który mało ma wspólnego ze światem, który znaliśmy: ze światem konserwatywnym, ze światem państw narodowych, które umawiają się na coś i to realizują, nie są później w imię jakichś abstrakcyjnych idei ścigane i nie jest wykorzystywane to, że chcą być suwerenne przeciwko nim. Świata, w którym ludzie są wolni, w których kapitał daje im wolność, jest takie nawet powiedzenie, które jeszcze funkcjonuje, tyle wolności, ile własności. Odchodzi się od koncepcji ekonomicznych, takich klasycznych koncepcji ekonomicznych, w którym bogactwo tworzone jest przez osoby fizyczne, przez przedsiębiorstwa, przechodzi się na takie mocno kęsistowskie pozycje w których to popyt jest najważniejszy, generowanie tego popytu. Branie kredytów tylko po to, żeby cały czas ten popyt napędzać. Więc no jest to pewien, pewien kolejny etap realizacji tej wizji świata, z którą duża liczba osób, po prostu mieszkańców Europy się nie zgadza. Natomiast czy będziemy dążyć tylko w tym jednym kierunku, czy, czy da się to odwrócić? Bardzo często zależy właśnie od po prostu mieszkańców Europy, od ich codziennych wyborów, od ich świadomości, także od ich wyborów politycznych. Rozpoczął się rok, w którym będziemy mieli wybory parlamentarne, być może także wybory samorządowe, o ile nie zostaną przełożone. I to nasze codzienne wybory będą decydowały o tym, jak szybko te procesy postępują. I to właśnie pytanie na koniec, panie mecenasie, bo wybory, wiadomo, tutaj można oczywiście przy urnach decydować, chociaż w wielu aspektach okazuje się, że to nasze decydowanie potem niekoniecznie przekłada się na prowadzenie polityki tak, jakbyśmy chcieli, ale to już inna sprawa i rozmowa na temat demokracji jako takiej, ale co możemy zrobić w tym konkretnym przypadku? Co mogą zrobić mieszkańcy Krakowa i innych polskich miast, które może w przyszłości czekać to samo? Czy możemy w jakiś sposób, być może jakieś inicjatywy są, podejmowało jest Stowarzyszenie Księdza Skargi, ale teraz jeszcze jakieś Kolejne, żeby sprzeciwiać się tego rodzaju próbom, właśnie na gruncie prawnym, tak jak mówił pan Mecanas. Przecież, jeżeli są wątpliwości co do zgodności tych rozwiązań z konstytucją, to może to jest jakaś możliwość blokady tego rodzaju ograniczeń. Konieczne jest wyrażenie jasnego sprzeciwu i wywieranie presji na decydentów, aby oni na nowo przemyśleli tą koncepcję, którą przyjęli. Wojewoda Małopolski nie skorzystał z możliwości. Stwierdzenia nieważności uchwały, natomiast skierował dalsze badania, dalsze analizy jej treści do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie. A zatem, jakby ta pierwsza osoba, która mogła już teraz zakwestionować, czy mówiąc nieprecyzyjnie, uchylić tę uchwałę, ze swoich kompetencji nie skorzystała. Natomiast nadal pozostaje ta droga sądowa. Sąd przyjrzy się temu, czy faktycznie zapisy tej uchwały nie godzą w prawa konstytucyjne. A zatem nadal mieszkańcy Krakowa, a szerzej nawet mieszkańcy całej Polski, szczególnie tych miast powyżej 100 tysięcy mieszkańców, którzy mogą się spodziewać, że kiedyś w przyszłości takie strefy zostaną także w ich miastach ustanowione, powinny jasno wyrażać swój sprzeciw, organizować się, wywierać presję na decydentów, szczególnie właśnie w tym roku wyborczym, kiedy taka oddolna presja może przynieść większe efekty niż zwykle. I to można robić przy okazji różnych inicjatyw, zarówno Instytutu Ordo Juris, jak i Stowarzyszenia Księdza Skargi. Zachęcamy do tego, żeby się nie w nie włączać na portalu PCH24. Regularnie piszemy właśnie o tym, co się w Krakowie nie dzieje w tej sprawie i co może czekać także inne polskie miasta. Także gorąco zachęcam do śledzenia tego bardzo ważnego tematu i wspierania inicjatyw, które wychodzą naprzeciwko temu. Bardzo dziękuję panie mecenasie za dzisiejszą rozmowę. Naszym okay. widzom bardzo dziękuję za uwagę i zachęcam raz jeszcze do tego, żeby wesprzeć produkcję filmu Umrzesz i co dalej z udziałem księdza profesora Edwarda Stańka. Film, który przypomina o tym, że umrzemy i że trzeba to gruntownie przemyśleć i dobrze się do tego przygotować. Jak? O tym więcej w tym filmie właśnie, którego wsparcie mogą Państwo wesprzeć, czy, którego powstanie mogą Państwo wesprzeć. Wszystkie informacje na banerze i pod tym nagraniem. Kłaniam się i z Panem Bogiem. Z Panem Bogiem.